Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek z serii The Escapists, czyli symulator więźnia, co ucieka z więzienia, które jest strzeżone przez strażników, ale trudno mu uciec, bo jest kontrolowany przez gracza, który nie ogarnia, albo mało ogarnia. Wiecie, o co chodzi. Jak oglądaliście pierwsze dwa materiały, to już czajcie, o co chodzi. No, dobrze. Jaki jest plan na dzisiaj? Plan na dzisiaj jest taki, żeby zwiększyć sobie poziom inteligencji i to znacznie. Bo żeby zrobić nożyczki, to ja będę potrzebował naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Więc w sumie, teraz się tylko upewnię, czy nie mam nic czerwonego tutaj. A nie mam. I mogę sobie śmigać i latać po całym więzieniu i mogą mi robić przeszukania i bleh, nie martwię się wcale. O Maciek. Oho, rewizja u kogo? Paweł i Antony. Okej. Niech tam rewidują, sprawdzają. Należy im się, no nie? No. Inteligencji mam 38. O ile się nie mylę, a nie mylę się na pewno, bo mam ściągę dzisiaj, potrzebuję jakieś 80, żeby zrobić porządne nożyce, a nie te słabe. Te słabe to 40. Średnie 60, mocne 80. Chciałbym mieć te mocne. Co ty masz, chłopie, do sprzedania? No nie. Tego to akurat nie potrzebuję. Pilniki będę potrzebował i taśmy. Tak, to bardzo ważne. Jak moje zadania? Gdzie mam zrobić? Usuń... Okej. Okay. O, przydałoby się poprzejmować jakieś zadania, co? Ziomeczki. Krem do rąk. Czy zdobędę dla ciebie? Tak, jak się uda przy okazji gdzieś tam, czemu nie? Dobry ziomek. O, tu panojka idzie. Panojko. Dobrze. Ale cuchnie. To nie jest. I poza zadaniach. O, tu jest. Tu coś jest. Muffinka? Okej, jak dam radę, to dam ci muffinkę. Krem do rąk i muffinka. Może tak być, że mam to gdzieś tam, wiecie, schowane. I wtedy nie ma problemu. Po prostu im to oddam. Po śniadaniu chyba mam dzień wolny, godzinę. O ile dobrze pamiętam. Więc przez tą godzinę będę mógł sobie sprawdzić. Krem do rąk i muffinka. Chciałbym czekolada. Czas wolny. Świetnie. Super. On kiedyś był prezesem. Kogo to obchodzi? Krem do golenia mam. Pasta do zębów. Talk kosmetyczny. Klej. Pasta do zębów. No nie mam kremu do rąk raczej. Jestem ślepy, ale raczej nie mam. Raczej nie jestem ślepy. Dobra, sprawdzaj to. Nie. To. Czekuj. Okej. Okay. Kostka, skarpeta, DVD, żyletka. W ogóle żyletka nie jest tylko przedmiot na czerwono, zakazany, no nie? Tylko jest spoko luz, wiecie? Nie. Wiem, że miałem ćwiczyć inteligencję, ale są sprawy ważne i ważniejsze. Też trzeba robić zadania przy okazji gdzieś tam. Dobra, no nie ma, no ja nie wiem. Weź no napierdzielaj to lepiej, przeszukuj. Krem do rąk, świetnie. Jeszcze potrzebuję muffinkę. Mufina. O, biją się. A bijcie się, spoko. Wow. Widziałem. Co tam masz, ziomek? Jedwabna chusteczka. No, przydać się to raczej mi nie przyda na ten moment. Ale zobaczymy. Krem do rąk, krem do rąk. A dwa kremy dla rąk. Dla rąk. Do rąk. Dwa kremy do rąk potrzebuję, jedną muffinkę. No i tak jest nieźle, nie? Ciastko. Czemu to nie jest muffinka, tylko zwykłe ciastko? Latarka. W ogóle latarka. O, instrukcja tworzenia przedmiotów. Jak miło. Jak miło. To sobie od razu się... Nie mogę się nauczyć? Mogę. Kastet. Taśma klejąca i żyletka. Proszę bardzo. A to se zjem. Dzięki. Dobrze. Krem do rąk, muffinka. Dwie godziny wolnego czasu. Czekolada. O, i to mi się przyda. Zobaczycie, co ja tu porobię. Będę pro ekspertem. Zrobię sobie czekoladę tą stopioną. A w sumie to mam zapalniczkę w ogóle tak poza tym? Mógłbym sobie teraz skraftować od razu. Jak tutaj siedzę. To jest tak, tak i tak. Ile? Wymaga 3 i więcej inteligencji. Okej, muszę inteligencję poprawić. Nie mam za bardzo gdzie tego schować. Mógłbym schować tam, wiecie gdzie. Teraz spróbujemy to ogarnąć. To jest moje, więc... hop. Hop. Wo, byś mnie wystraszył, chłopie. Dobra, obiad. Hop.
Dobrze. Dobrze. Siema! Nic się nie dzieje. No, schowałem sobie. Wiem, że to nie są nielegalne przedmioty. W sumie mógłbym je położyć po prostu na podłodze chyba, nie? Odsuń się plaga. O, coś się stało. Bili się znowu. Dobrze. Komu mam dać ten krem? Aaron i Antony. W sumie mógłbym to położyć na podłodze, ale miałbym chyba wtedy bałagan. Nie wiem, czy oni tego to zabierają, czy nie. Siema. Trzymaj. A nie mam kremu, jak jestem łebski. Zostawiłem ten krem. Dobra, nieważne. Okej. Wiem. Wiem. Jesteś poza zasięgiem. Masz tu coś dla mnie? Niekoniecznie. Chociaż śrubokręt to by się... Pilniki masz, a ja nie mam pieniędzy. O w mordę. Ale słabo. Czas wolny znowu. Dobrze. Muszę ten krem wziąć. Ale jestem łeb. Ale ze mnie łeb. Ja pierdzielę. Mam nadzieję, że mnie nie dorwią, jak tu będę tak latał z tym wszystkim. Dobrze. Mam kremik. Antony. Antony i Dan. Antony i Aaron. Maciek. Wini. Husarz. Aaron. No stary! Nie przesadzaj, masz. Dzięki. Jeszcze trochę pieniędzy potrzebuję. Halo, kogoś pobić? Coś porobić? On był kiedyś płatnym zabójcą. Nie wiem, czy to prawda. Ty nie chcesz nic? Dobra, o, ty masz zadanie. Poczekaj, aha. O. Dana trzeba pobić. Okej. Okay. Nie mam broni. O kurde. Bardzo słabo w takim razie. Muszę sobie broń jakąś ogarnąć. O. Macie jakąś broń przy sobie? Czemu się nie bijecie dalej? Ej, masz nożyk, wybielacz, tak, kosmetyczny. Nożyk to taka słaba broń raczej. Powiedziałbym, bardzo słaba. Hyp. Hyp. I co my tutaj mamy? Grzebień mogę sobie wziąć. Dobra. I mamy już kosę. Taką delikatną. I teraz znajdziemy Itana. Aaron. Itan. Wlej go. Pierdziel. No nie, on mnie zbije. Wow. Itan jest dopakowany. Nie dam się pobić. Wypierdzielać. Idę na siłkę. Koniec żartów. Koniec żartów. Przypakuję was wszystkich u ziemię. Zobaczycie. Nawet strażników u ziemię, kurde. W sumie mogłem mu spalić twarz. A nie, nie mogłem, bo nie mam inteligencji. Dobrze, to ja może jednak pójdę, poczytam coś w internecie. Zrobię się mądrzejszy. Ostatnio marudziłem, że internet nie uczy, ale w sumie tak jak oglądałem później ten odcinek, to doszedłem do wniosku, że w sumie przecież można siedzieć na Wikipedii albo czytać książki, nie? Przez internet, więc w sumie czemu nie? Czemu nie? Niech będzie. Nikt się nie przyczepił, ale ja się przyczepiłem. Dawaj, no pierdzielaj to. Ile masz tej inteligencji? 41, czyli już pierwszy będziemy mogli zrobić, tylko potrzebujemy pilniki i taśmę. Ale to i tak jest za mało, dużo. O, czas na ćwiczenie, jak miło. Dobra, pójdziemy przez kible. Przy okazji umyjemy sobie ten plecki i człowiek się stanie bardziej energiczny. Dobrze, o, bijecie się, jak miło, bijcie się. Nie ma problemu, napierdzielaj go. O, gratisy tam widzę jakieś są. Masz coś fajnego? Nic fajnego, jakaś jedna instrukcja, ale ryzyko jest za duże. Trzech strażników nas pilnuje, więc wiecie. Słabo by było, jakby mnie zaczęli ganiać zaraz. Pewnie bym uciekł. Bo jestem taki sneaky biki. Tam się koleś krzyczy, drze się. Co to w ogóle ma być? No, więc teraz jesteśmy w takim punkcie, że po prostu do ucieczki brakuje nam statów. I to dobrze, bo w miarę jestem przygotowany. A, no i oczywiście musimy też parę rzeczy kupić. Ale to wszystko jest do ogarnięcia. Oho, taśma klejąca. Dziękuję. Bardzo ładnie. Bardzo się cieszę. Dzięki Maćku. Maciek Husarz to jednak jest ten. Nie, to nie jest Husarz. To jest Maciek. Husarz jest tutaj. Husarzu, ty nie masz nic? No, Maciek dobry ziomek. Zawsze podrzuci świeży towar. Także luz. Luz. Tym razem była taśma klejąca. Może nie jakiś fajny robot, ale taśma też spoko, nie? Co za dzień, mówi Antony. Macie jakieś zadania fajne tutaj dla mnie? Jaki coś chciał? Daj zadanie. O, na śniadaniu. Dobrze, na śniadaniu zrobimy rozpierdziel, nie ma problemu. Dobrze. Muffinka, pobij Itan. Tego Itana to będzie tak ciężko. I Maćka też trzeba napierdzielać.
dziad. A Maciek to jest mój dobry ziomek, co kup. Spoko, bijcie się. Bijcie się. Idźcie, idźcie, idźcie. Ja sobie tu go okradnę. Luksusowy papier i atrament. No, papier to mogę wziąć, bo to czasami ktoś potrzebuje, nie? Teraz mamy kulację. A później mamy lulu. Lulu. Hop. Pomyliłem postaci w ogóle. Nie wiem, jak to się stało. A zobaczymy, czy ten Maciek ma coś nowego. Nie. Oczywiście, że nie. Bo po co? Bo jak? Słaby z niego dostawca. Nie ma świeżych rzeczy. Ale okej. Okay. Mówi mi, zamknij się, głupku. Sam jesteś głupi. Okej. Okay. No i jemy. Plan mamy gotowy. Tylko tak sobie myślę. Czy może nie kupić sobie śrubokręta i nie połazić po więzieniu w nocy? To też by było fajnie, nie? Ale już nie będę kombinował. Nie będę kombinował. Mamy dobry plan, więc na luzie sobie można zrobić. Okej. Okay. Przydałoby się tego Itana dopierdzielić. Tylko najpierw musiałbym mieć jakąś fajną broń. Chyba lepszą troszeczkę. Spróbujemy go jeszcze raz dorwać. Gnojka. Ło, strażnik idzie. Nie, no ale pech, już bym go stłukł. Bez kitu bym go stłukł, no. Ło, no jeszcze się... Nie, no ale bieda. Straszna bieda. Kurde, no, już był mój, no. Był mój. Idę cię okradnę za to. Maćka okradnę. W ramach zemsty na Itanie, to ja tutaj Maćka... O, nóż. Apteczka też się przyda, bardzo fajnie. To do walki szczególnie. Już jestem dozbrojony. Szybko działam po prostu, nie? Mój ziomek się tutaj nie opierdziela, nawet wcale. O, mufinka. Jak miło. Nić dentystyczna, to też się przyda. Jakbym miał trzy takie nitki, to ja bym zrobił taką przecinarkę. A co to było? Momencik. Coś tutaj... Miętówka. Yeah. Itan, dawaj rzeczy. Okej. Okay. Folia. Nie. Lub. I tutaj kolejny. Panocek. O, ktoś się bije. Niech się bije. Łyżka, magazyn. Dobra, lipa. Diabeł potrzebował mufinki, tak. Halo, diabeł. Diabeł. Gdzie jest diabeł? O, ktoś cię pobił. Hej, Lucek! Pilnik! Pilnik za darmo! O, mordy. O, wini też leży! Co masz, winiaczu? Nic, o, drewno. Fajnie. Fajne drewno, wymienimy się. Dzięki. I od razu się obudził. Ten ma pecha, chłopak, no. Jeden i drugi ma pecha. Gdzie ten diabeł się schował? Halo? Diabeu! Gdzie jest diabeu? Gdzie jest diabeu? O kurde, co za los. Mam dla ciebie mufinkę. Mufiny. Mufiny, mafiny. No co za typ, no. Wiem, mógłbym stać w miejscu i oni biegają dużo i tak dalej, ale zanim ja go garnę, żeby on do mnie przyszedł. O, jest, diabeu. Diabeu, czekaj. Trzymaj. Proszę. Nie ma problemu. Nie ma problemu, ziomek. Przydałoby się odłożyć te wszystkie rzeczy. Kurde, mam tyle fajnych rzeczy, że aż się boję, nie? Prześcieradeł nie mam! Wow, trzeba zapierdzielić prześcieradła nowe. Dobrze, co ja mogę wyrzucić? To mogę wyrzucić. Prześcieradło potrzebuję. Tutaj też. Idź sobie. Idźcie sobie. Dobra, jedynka i dwójka będę miał. Wieczorny apel, spoko luz. Dzień dobry. Aaron i plaga. Wow, będą mnie przeszukiwać. Będą mnie przeszukiwać, to się jeszcze raz upewnię. Czy tutaj nic złego nie ma? Nie ma tu nic złego. Wow, spoko. Dobrze, mogę tu coś schować. Nic dentystyczną mogę tu schować, okej. Okay. Dobrze. Nie widzisz mnie, prawda? Nie widzi mnie. Nawet nie wie, że spierdzieliłem z apelu. Ale jaja, to jest fajne. Gaszenie świateł, okej. To zabieram sobie. To też sobie zabieram. Nie ma sensu, żeby cokolwiek tu leżało. Mogą mnie przeszukać. Wbijasz, wbijasz. Ha, nic nie znalazł, frajer. Dobra. Robimy akcję. Trzeba porzucić pilnik. Czyli będę miał dwa pilniki już. I tylko taśmy mi brakuje. Okej, co muszę wyrzucić? Hop. Hop. Pięknie.
Był strasik. O, idzie strażnik akurat. Nic się nie dzieje tutaj, panie strażniku. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. To sobie powyrzucam, niech mi się zestakuje z powrotem. No i co? Mam pilnik jeden, pilnik drugi, tylko teraz taśma jest naprawdę spoko. Więzienny schowek, czy ja ten schowek sprawdzałem już? Nawet nie pamiętam. Czekolada i kubek, mógłbym zrobić sobie to. Magiczne coś, bo już inteligencję mam w sam raz. Momencik. Jeszcze tutaj podziałamy. Dobra. Kubek. Dobra, trochę dookoła, ale nie chcę, żeby mi zauważyli, że mnie nie ma w celi. Bo to by tak się skończyło niestety, żeby zaraz zauważyli. Dobra. Hop. Fajnie. Hop, hop. I lulu. I teraz mogę zapisać. Jestem bardzo happy. Tak. Mam kubek z gorącą kawą. To jest one hit, one kill od razu. On powala, uziemia, więc jak będę potrzebował jakiegoś strażnika powalić, to nie ma problemu żadnego, by to ogarnąć. A ja mam śrubokręt, kurde! Po co ja chciałem drugi kupować? Jestem łebski Harry, co? Co tam masz? Nic ciekawego, drewno. Mam już jedno drewno. Pilnik. Pilnik mi się na pewno przyda. Szkoda, że nie masz taśmy. Ile? 59? Popierdzieliło cię? Hopie! Co za wariat. Szaleniec. Słabą broń mam, ale tego Itana bym dorwał, mam apteczkę w końcu. Więc go zgrzeję, plaga i lucek, przeszukania, okej. Nie ma problemu, przeszukujcie sobie co chcecie tam. Niczego nie znajdziecie, niczego. Ja tu tak wszystko ukryłem za plakatem, że nie ma opcji. Dziękuję. Wasze zadowolenie to nasza misja. Proszę nie deptaj strawnika. Rumańce. O, już się... Pierdziel robi. Idź dalej. No idź. Dzięki. O, muffinka. Pigułki nasenne? Ciekawe, czy to się da komuś podać jakoś. Da się podać komuś pigułki nasenne? Chyba nie. Wezmę je sobie, bo to zawsze jakiś gratis, nie? Ale staram się, co z nimi mogę zrobić. Może komuś dorzucę do jedzenia. Nie? Masz? Nie? Nie chcesz? To nie. To nie. Macie zadanka jakieś? Ja pewnie, chętnie zawsze stukę Pawła, nie ma problemu, ziomek. Itana pobić, Pawła pobić, Maćka pobić, wszystkich pobić, nie? Będę ich napierdzielał zaraz. Okej. Szybkości mam mało. W sumie z tą szybkością to jest tak, że chyba lepiej mieć siłę. Wrażenie. Dobra, będziemy kogoś śledzili od razu. Maciek. A tu jest pan strażnik, pan Ojka. O, ale cię zgrzeje, chodź tu. Miałeś w łazience się ze mną. Jak on się tłucze? Skubaniec. I co, uciekasz? Wyleczyłem się czy nie? Nie. O. Dawaj go. Mam cię, druhu. Gdzie masz ty? Ej, on miał mieć te zapalniczki. Znaczy zapalniczki mówię, kurde. No, karty miał mieć. Usuń talię kart z Maciek. Przecież to jest Maciek. O co chodzi? Maciek, gdzie masz talię kart? No nie mówcie, że w celi ma. Bez kitu zaraz się okaże, że on trzymał w celi tą talię kart, a jej nie wziąłem. Ważnie? Gdzie jest Maćkowe biureczko? Paweł, Husarz, Wini. Na górze. Mam w ogóle tego rydelka. Fajnie. Itan, Lucek, Maciek. Jak tutaj będą karty do gry, to ja nie wiem co zrobię. No nie ma. To coś się chyba porąbało w takim razie. On nie miał żadnych kart, no. Dobra. Czy ja mogę mu coś... O, mogę to wynieść? To było spoko, nie? Dobra. Poczytamy sobie trochę, to nie tu, tu niżej troszkę. O, siema Maciek. Miotła? Chłopie, mieliś mieć talię z kartami. Czy talię kart z kartami. Nie masz jej. Coś się pogrzało tutaj, zepsuło. Czy ja mogę ten szpadel jako broń użyć? Kopanie 3 na 5, broń 2 na 5, słabo. To kopanie jest fajne.
Strasznie dużo rzeczy mam już. Antoniego miałem pobić? Nie. Kogo ja mam pobić? I ten i Paweł. Dobrze. Dobrze. Paweła muszę dorwać. Zobaczymy, jak się bije. Hop i hop. Bardzo spoko. Bardzo ładnie. Mamy już obiadek. Zwolnić kucharza. A co tutaj fajnego masz? Czekolada, śrubokręt, nie, lupa. Weno, powiedz. Pilnik znowu ma. Za 4,9, bardzo tania. Oho, biją się. A ja też miałem przy śniadaniu bójkę wszcząć. Kurde, zapomniałem. O, dwóch jest pobitych. Nie no, to się nie oprę takiej pokusie, nie? Okej. Okay. Nić dentystyczna. To mi się przyda nawet bardzo. Weźcie, idźcie sobie. No gdzie masz tą nić dentystyczną? No bez jaj, że go już ukradli. Co? Weź ten, a pobiję go, jak on tylko wstanie. Bez kitu przecież mam nić dentystyczną. Dawaj go. Pierdziel mu! No ja, no zwiał mi, no co to miało być? Kurde! Wyjdziesz ty stamtąd? Nie wyjdzie. Ma pracę teraz. Dobra. Odzyskaj co moje. Od diabła mam zabrać książkę. No i jeszcze lepiej. Zobaczę w jego celi. Może ma. Może nie. Hop. Yes. I o to chodzi właśnie. Coś fajnego jeszcze tam było? Gotowane jedzenie. Zawsze sobie mogę przekąsić coś, nie? No nic sensownego. Gdybym jakąś broń dobrą znalazł, byłoby dobrze. Beczka? To nie. Diabeł. Dobra. O, mam pieniędzy trochę. O, apteczkę to ja sobie wezmę. No, już nie masz? Gdzie jest ten pilnik, co go miałem kupić? Ty, o, bijcie się. Spoko, panowie, nie przejmujcie się. Ja tu zadbam o to, żeby nic wam nie zginęło z tych wartościowych rzeczy. Taśma klejąca, ale ma farta. Bez kitu. Nie no, chciałem go pobić, może by miał mało zdrowia, ale zrezygnowałem jednak. Dobra, mogę zrobić te nożyce pierwsze. Więc sobie je zrobię w nocy. Bezproblemowo. W ogóle mam strasznie dużo rzeczy. Tak w zasadzie przydałoby się wyrzucić parę rzeczy, bo mi się to wszystko nie zmieści. Kurde. Te figurki nasenne podrzucę komuś i tyle. Karcer to piekło, mówi. Starczy tego. A, ja tutaj przecież mam moją celę. Tak patrzę. W sumie nie. Tu raz, dwa, trzy rzeczy mi się zmieszczą bez problemu. Dobra. Co ty chcesz? Co ty, ziomek, chcesz? Tego Itana bym dorwał może. Jak już mam chwilkę. Halo, Itan. No, Paweł to pracuje jeszcze, czy już nie? Może on już nie pracuje i też go gdzieś spotkam. Może tak być. Pu. Antony. Itan. Jest. Grzaj go! Pierdziel! Dawaj! Wow! Ale jestem dobry! Nie macie szans. Odłamek szkła. To chyba jest lepsza broń. Czy nie? W sumie nie mam jak tego teraz za bardzo sprawdzić. Dobra, olać to. Czas na ćwiczenia. Proszę bardzo, mogę iść ćwiczyć sobie. Nie ma problemu. Trochę się umyję. Fajnie. I ćwiczymy. I jedziemy. Ciśnij! Tak jest. Wyrobię sobie formę, będę tłuk tych złamasów wszystkich. Chociaż już ich tłukę zdrowo, ale można lepiej, nie? Zobaczymy, czym handluje Maciek. A składana drabinka. Krem. Takie same słabe rzeczy. Chociaż jeżeli tak nie mam miejsca w ekwipunku, to... luz. Panie Aaron! Co? O, taśma! Taśma za 31, bierę. Dam ci to, proszę bardzo. Może mi to obniżysz ceny, czy coś, nie? Bierę taśmę, mam dwie taśmy. To jeszcze jeden pilnik i mam drugi poziom nożyczek. I jestem ustawiony wtedy już. Chociaż najlepiej byłoby mieć trzeci poziom. Będę pewny, że przetnę oba ogrodzenia. Nie wiem, na ile to wytrzyma. Mam nadzieję, że dwa ogrodzenia wytrzyma. Zanim się zepsuje. To moje narzędzie. Okej. Okay. Macie tam jeszcze czegoś fajnego? Nope. I nope. Pilniki potrzebuję, kurde. Co tam masz? Nie, z oficerami się nie biję, sorry.
Kiedy? Poranny apel, okej. Okay. Przy porannym apelu i przy śniadaniu muszę robić burdę. Ale to już później zrobię, tylko o ile nie zapomnę. Dzisiaj już tego nie ogarnę, to już w kolejnym materiale będzie niestety. Dzisiaj to sobie muszę zrobić nożyce i już będę bardzo do przodu. O, biją się. Bijcie się, chłopaki. Prawda? O, dwóch stłuką, patrzcie. Patrzcie, co jest grane. Hej, ziomek. Masz muffinkę tylko? To nie, to bardzo lipa, wiesz? Średnio. O, drewno. Żebym cię zdążył okraść jeszcze. Dobra, wypierdzielać. Go, go, go. Go, go, go. Fajnie. Wiesz co, ja sobie wezmę to, dam ci prześcieradło. Dzięki. Dzięki, ziomek. Kolacja. Dobra, zamiast iść na kolację, to ja sobie pójdę do siebie. Tam strażnicy się skupią na tej kolacji w sumie. Okej. Okay. Tu. Dobra, hop, hop. Ło, idzie strażnik. Dobra. Riddle jeszcze muszę schować. Pa, pa, ra, pa, nic nie widzisz. Te, nie zabrali, ale fart. Dobra. Ło, są tam obaj. Nic się nie działo. Dzień dobry. A, jeszcze przestawię meble, bo lubię przemeblowania robić. Wieczorny czas wolny. Wszystko mam ogarnięte. Dobra. W sumie mógłbym spróbować zrobić to moje małe urządzenie. Na upartego. Ja się trochę cykam, nie? Trochę się bardzo cykam, że mnie znajdą, jak będę to robił. Dobra. Tak, tak. Tak i tak. Okej. Dobra. Hop. Raz, dwa, trzy, stwórz. Jest! Jest! Dobra. Pac. Bardzo ładnie. Mam dwa drewna, nie mam pilnika. Kurde, pilnik by się przydał bardzo, bardzo. Hop. To zabieram. Idziemy pookradać ludzi tak rutynowo. Zobaczymy, co tam mają. Nic ciekawego, niestety. Bardzo, bardzo szkoda. Też nic ciekawego. Bateria była, kurde. Miał skarpetę. Mam skarpetę? Mam skarpetę. Mam skarpetę i baterię, tylko tam chyba idzie mydło. Właśnie. Mydło. Ej, to jest lepsza broń niż to, co mam. Aha. Dobra, a to podarujemy komuś, tylko jeszcze nie wiem komu. Aaron? Maciek, kumplu! Trzymaj tutaj kosę. Proszę. Możesz bić ludzi, nie? Bo ja tutaj muszę Pawła dopierdzielić, to wiesz. Zaraz go, zgrzeję go. Masz, pierdziel. Bach, nie, strażnik. No, kurde, jaki farciarz. Nie, nie blokuj się. Dobra. O, pan Oki. Chciałem się z Pawłem lać, nie z tobą. Daj mi spokój. No co, on się scalił, kurde, z nim? To dwóch mnie goniło. Słaba miejscowa na pobicie kogoś w sumie. No i spierdziel mi ten Paweł, no. Gdzie on jest? No bez jaj. Jeden cios brakowało, żebym go stłukł. A teraz mi jeszcze uciekł. Halo? Niech to będzie... Nie, to nie on. Jest Paweł. Bam! Pierdziel! Koniec tego, dziękuję. Gdzieś mi podskakiwał, co on z poduszką na mnie wyskoczył? Nie. Typowy Paweł. Paweł mi chciał poduszką pobić, to nie, nie ogarniesz typa, no nie ogarniesz typa. O nie, proszę o uwagę. Spoko. Rewizja. Kto? Paweł i diabeł. Spoko, spoko. Nie ma problemu. Dobrze, skończyliście już? Mhm. Ty, urządzenie do karaoke się zepsuło. Okej. Idziemy, Lulu, panowie i panie. Bardzo fajnie, jestem zadowolony z dzisiejszego postępu. Mamy 49, kurde, dużo brakuje. Muszę 60 wbić, żeby móc zrobić te ulepszone nożyce. Ale też mi sporo brakuje jeszcze. Dobra, fajnie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!